Anna Kominkiewicz. Magiczny pędzel. Mam na imię Ania. Bardzo lubię rysować i malować. Na urodziny dostałam od rodziców nowe, prześliczne farby i pędzel. Nic nadzwyczajnego, powiedzcie. Lecz wkrótce okazało się, że mój pędzel jest magiczny i potrafi czarować, ale po kolei. Zamknęłam się w swoim pokoju i zaczęłam malować. Po chwili spod mojego pędzla wyłonił się ogromny zamek z wielką srebrną bramą i zdobną klamką po środku. Kiedy uważnie popatrzyłam na mój obrazek, zauważyłam, że proporzec na wieży zdawał się powiewać na wietrze, a klamka cichutko szeptała: naciśnij mnie. Nie namyślając się wiele, dotknęłam klamki. Brama otworzyła się ze skrzytem. A ja znalazłam się w pięknym, porośniętym kwiatami ogrodzie. Po jednej z alejek spacerowała księżniczka i płakała. Podeszłam bliżej, przedstawiłam się i zapytałam: jestem Ania, a kim ty jesteś, piękna pani? Jestem księżniczką Aleksandrą, a to jest moje królestwo Lulubundia. Dlaczego płaczesz, Aleksandro? Zapytałam. Zły czarownik, mag, porwał moje dwie siostry. Jak ci mogę pomóc, księżniczko? Moje siostry może uwolnić tylko ludzkie dziecko, które nie będzie się bało przejść przez zaczarowany, ciemny las. Dobrze. Spróbuję zrobić to, odpowiedziałam po chwili wahania. W lesie czekają na ciebie liczne niebezpieczeństwa. Dam ci fioletową, czarodziejską pelerynę, którą możesz założyć, gdy będzie groziło ci coś złego. Niedługo potem pożegnałam księżniczkę i wyruszyłam w niebezpieczną podróż. Towarzyszyli mi przyjaciele Aleksandry, a teraz i moi. Pies Pimpek i kotek Puszek, którzy umieli mówić ludzkim głosem. Na początku cała nasza trójka dzielnie maszerowała, pośpiewując wesołe piosenki. Zbliżał się wieczór. Kiedy zmęczeni dotarliśmy do polany, zobaczyłam niewielki domek. Moi przyjaciele powiedzieli mi, że mieszka w nim miła i uczynna Baba Jaga? Zjedliśmy u niej kolację i położyliśmy się spać. Rano nasza gospodyni dała mi mapę zaznaczoną drogą do zamku maga. Na koniec przestrzegła nas przed złym i podstępnym czarodziejem. Powiedziała nam też, że siostry księżniczki zostały zaczarowane w drzewa. Musisz je rozpoznać i wypowiedzieć zaklęcie, które brzmi: Winkis Bilibis. Zapamiętaj te słowa. Winkis Bilibis. Nie możesz ich zapomnieć, bo w przeciwnym razie nie zdejmiesz zaklęcia z księżniczek. Wyruszyliśmy w dalszą drogę. Po kilku godzinach marszu, gdy odpoczywaliśmy pod drzewem, spotkaliśmy sowę. Ona też potrafiła mówić ludzkim głosem i powiedziała nam, że mak może nas też zamienić w cokolwiek, na przykład w myszki. Uważajcie na niego, dam wam magiczną trąbkę, zatrąbcie na niej, gdybyście mnie potrzebowali, a ja przybędę z pomocą. Hu-hu. Poczęstowała nas ciasteczkami z mlekiem i odleciała. Ruszyliśmy w dalszą drogę. Dzień zbliżał się ku końcowi. Poczułam się zmęczona i senna. Moi mali przyjaciele, czas położyć się spać, powiedziałam.
Rozejrzeliśmy się za miejscem na spoczynek, ale w pobliżu nikt nie mieszkał. W końcu położyliśmy się pod wielkim drzewem. Przytuliłam się do Pimpka i Puszka i zasnęłam. Nagle poczułam, że spadam w dół. To czarodziejskie drzewo przeniosło nas na drugą stronę lasu. Nagle usłyszałam cichy głos. Witaj, dziewczynko. Jesteś bardzo dzielna i odważna. Dlatego pomogłem ci i skróciłem waszą drogę przez las. Głos należał do leśnego dziadka, który zamieszkiwał drzewo, pod którym spoczęliśmy. Teraz musicie przejść przez tę wysoką górę, za którą znajduje się zamek maga. Rozglądajcie się uważnie. Wokół, przed wami wiele pułapek zastawionych przez czarodzieja. Bądź ostrożna, kieruj się sercem, a rozpoznasz drzewa, w które mag zamienił księżniczki. Tymczasem zły czarodziej obserwował podróż Ani i jej przyjaciół w czarodziejskim zwierciadle. Postanowił przechytrzyć dziewczynkę. Zamienił się w dzięcioła i podleciał do niej. Witaj, Aniu, dokąd idziesz? Chyba zabłądziłaś, może ci pomóc? Poczułam dziwny niepokój, ale odpowiedziałam: idę do czarodzieja maga. Na to dzięcioł odpowiedział: pomyliłaś drogi, tam nikt nie mieszka, musisz skręcić w prawo. Zrobiłam, jak mi kazał, ale niepokój mnie opuszczał. Przypomniałam sobie, że mam mapkę, spojrzałam na nią i, niewiele myśląc, zatrąbiłam w trąbkę. Po chwili była już przy mnie przyjaciółka, sowa. Aniu, wzywałaś mnie? Potrzebujesz mojej pomocy? Chyba zgubiłam drogę, powiedziałam ze smutkiem. Źle skręciłaś. Ta droga prowadzi na niebezpieczne bagna. Nie idź tędy. Wróć na poprzednią ścieżkę i trzymaj się jej, a na pewno dojdziesz do zamku. Od czasu do czasu spójrz na mapę. Powodzenia. Bądź ostrożna. W tym momencie przypomniałam sobie o magicznej pelerynie, podarunku od księżniczki Aleksandry. Okryłam siebie i moich przyjaciół, których wzięłam na ręce i okazało się, że jesteśmy niewidzialni, również dla czarodzieja. W ten sposób przeszliśmy resztę drogi do zamku. Tam zaczęłam szukać zamienionych w drzewa księżniczek. Wszystkie wydawały mi się jednakowe. Jak je odróżnię, pomyślałam. Jak to? Powiedział leśny dziadek. Kieruj się sercem, a rozpoznasz drzewa, w które mak zamienił księżniczki. Przyglądałam im się bardzo uważnie, gdy nagle moją uwagę przykuły dwie, trochę z boku stojące jodły. Ich gałązki były mocno opuszczone w dół, igiełki matowe, a przy pniu spływały złote kropelki żywicy, jakby łzy. Już wiedziałam. Podeszłam do drzew, zsunęłam fioletową pelerynę i wypowiedziałam zaklęcie, które w ostatniej chwili podpowiedzieli mi moi przyjaciele. Winkis Bilibis! Nagle w miejscu drzew pojawiły się piękne, złotowłose księżniczki. Zamek maga z hukiem zamienił się w malutki domek, a on sam w małą, szarą myszkę, która szybko uciekła do norki przed zbliżającym się Puszkiem. Byłam bardzo zmęczona. Usiadłam pod drzewem, oparłam głowę o pień, zamknęłam oczy. A gdy po chwili je otworzyłam, ze zdziwieniem stwierdziłam, że jestem
w swoim pokoju. A obok mnie moi wierni pluszowi przyjaciele. Piesek Pimpek i kotek Puszek. Na stole leżał mój rysunek. Niby taki sam, ale obok zamku stała księżniczka i uśmiechała się promiennie do mnie. Jej wzrok mówił: dziękuję.